Proszę Państwa, po ponad 20 latach, w najbliższą niedzielę, 12 czerwca 2022 roku, na trasę Wrocław-Szczobówka-Świdnica wracają pociągi. I to nie byle jakie. Trasy obsługiwać będą najnowocześniejsze w Polsce. Impulsy 2. Kochani, wielka chwila dla nas, dla mieszkańców Sobótki. Jest nam ogromnie miło witać Państwa dzisiaj tutaj. To jest dla nas ta chwila, na którą czekaliśmy. Dla nas jest to okno na świat, a przede wszystkim jest to możliwość dotarcia szerokiej rzeszy turystów nie autobusem, nie samochodem, a pociągiem. Z tego się bardzo cieszymy. Jest to również ułatwienie dla ludzi pracy, jak i dla dzieci, które uczęszczają do szkół, czy w Świdnicy, czy w Wrocławiu. To połączenie Wrocław-Sobótka, Sobótka-Wrocław, czy Sobótka-Świdnica będzie bardzo ułatwione. Z tego się ogromnie cieszymy. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy się zaangażowali w to, aby ta kolej powstała. Dzisiaj z perspektywy czasu widzimy, że błędem było pasowanie tej linii kolejowej. Ta kolej jest potrzebna. Ja dziękuję mieszkańcom, dziękuję wszystkim samorządowcom, którzy tutaj dzisiaj z nami są. Cieszę się ogromnie, że przyszliście z nami i uczestniczyliście w tej dla nas ważnej, pięknej uroczystości. Dziękuję jeszcze. Przyłączenie dla mieszkańców Sobótki do pracy, do szkoły, na studia i wreszcie dla ruchu turystycznego. I jeszcze ten piękny pociąg hybrydowy z napędem zarówno elektrycznym, jak i z napędem spalinowym będzie mógł szybko dowieźć wszystkich pasażerów w dobrym czasie na miejsce. Proszę Państwa, chciałbym serdecznie pogratulować panu burmistrzowi Mirosławowi Jarosowi, wszystkim mieszkańcom Sobótki. Kawałek historii. Teraz jadąc tym pociągiem wspominamy. Wspominamy te czasy, kiedy rzeczywiście pogarszały się warunki połączenia z Wrocławiem. Doprowadziło do tej sytuacji najpierw zawieszenia linii, a później już zlikwidowania korzystania i możliwości. I wtedy przed wielu, wielu laty jeszcze jako starosta świdnicki mocno protestowałem, ale niestety nieskutecznie, wiedząc, że kolej ma przyszłość i to połączenie jest ważne i powinno być utrzymane. Bardzo króciutko, Szanowni Państwo, kilkanaście lat czekaliśmy na tę inwestycję, kilkanaście lat dyskutowaliśmy o tej inwestycji, nie było decyzji. Dziś możemy powiedzieć, że dzięki wspólnej pracy różnych instytucji, przede wszystkim bardzo dziękuję panu marszałkowi Tymoteuszowi Myrdzie, dziękuję PKP PLK, PKP Nieruchomości, samorządowcom, panom ministrom, wspólna praca opłaca. Dziś mamy otwarcie linii kolejowej, a jak ona jest potrzebna, wystarczy spojrzeć na dzisiejszy peron w Sobótce, nie tylko na Sobótce, na te osoby, które jak przyjeżdżaliśmy, jechaliśmy pociągiem, machały do nas. To jest ogromne oczekiwanie społeczne i cieszę się, że dzisiaj to oczekiwanie wspólnie realizujemy. Naprawdę wielki dzień dla Sobótki, wielki dzień dla Kobierzyc, wielki dzień dla Świdnicy i Wrocławia. Wszystkiego dobrego. Gratuluję mieszkańcom Sobótki, że kolej po ponad 20 latach wróciła do Sobótki. Mam nadzieję, że dobrze będzie nam służyć, a że w sposób bezpieczny, komfortowy będziecie mogli podróżować w kierunku Świdnicy czy też Wrocławia. Ale mam też nadzieję, że dzięki tej kolei zwiększy się ruch turystyczny w sposób mniej tak naprawdę uciążliwy, gdyż mamy nadzieję, że turyści teraz wsiadą pociągiem, a mniej samochodów będziecie mieli. Dojedzie dalej do Świdnicy, a jeszcze w Panach do Zagórza i Jedliny Zdroju, bo to z jednej strony dojazd do pracy tych, którzy pracują we Wrocławiu, a z drugiej strony, tak jak ja, turystów pobierających jeżdżenie rowerem, możliwość spokojnego transportu w te piękne okolice, żeby aktywnie i turystycznie spędzać czas. Linia wraca, ale wraca w nowej odsłonie. Dla mnie jest to dzień bardzo szczególny, bowiem pierwszy raz do Świdnicy 32 lata temu przyjechałam pociągiem relacji Wrocław-Sobótka-Świdnica. Ale wtedy wyglądało to trochę na długą, długą wycieczkę. Pociąg jechał około 2 godzin. Bardzo się cieszę, że ta droga tak bardzo się strasowała. Wszystkim za udział w tym bardzo ważnym dla kolei do wszystkich wydarzeniach.
wydarzeniu, ale przede wszystkim chciałbym zaprosić za tydzień, to jest już w tą niedzielę, wszystkich mieszkańców Sobótki i okolic do podróżowania kolejami dolnośląskimi. Cała drużyna kolei dolnośląskich serdecznie Państwa zaprasza. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia na pokładzie. Do widzenia. Ania! Ania! Na dół! Bim, 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 bim.